Ja nie chcę, proszę pana, jak 13, jak 14. Ja po to pracowałam, żebym dziś mogła żyć swobodnie, tak jak powinien żyć emeryt. Przepraszam, czy 800 plus to dobry pomysł? Beznadziejny. Dlaczego? Nikomu nie dawać? Dawać, ale tym, co potrzeba, proszę pana. Bogatym dawać? 10 tysięcy zarabia. Nie. Ci, co nie pracują, dawać? Proszę pana, dawać tym, co potrzebują. O. Czyli na przykład ktoś jest chory, chore dziecko ma, nie ma jak iść do pracy. Oczywiście. Widzi pani teraz... No ale skoro jesteśmy takim państwem bogatym, że rozrzucamy, to proszę. Inflacja jest, wszystko ta inflacja. Dobrze. Czy powinna być trzecia kadencja PiS-u według pani? Nie. Dlaczego? Ma pani 13, 14 przecież. 15 może będzie. Ja nie chcę, proszę pana, jak 13, jak 14. Ja po to pracowałam, żebym dziś mogła żyć swobodnie, tak jak powinien żyć emeryt. I ma pani godną emeryturę, czy nie? Mam taką, tak. Pani nic nie chce od rządu? Nie, ja nie chcę nic. Czy pani nie chce, żeby zabierali, a nie dawali? Żeby mi zabierali, żeby nie dawali. Bo zabierają 10-krotnie więcej, jak dają. Dziękuję. A pan jest zadowolony z rządu teraz, z PiS-u? Jestem. Czym pana przekonują? No czym, że dbają o socjal. Czyli co, 13 przekonuje, tak? Bo PO obiecuje, a PiS realizuje. No. Czy jak PiS coś obieca, to robi? Proszę? Czy jak PiS coś obiecał, to zrobił? No ja mówię, że PO obiecuje, a PiS realizuje. No. A, rozumiem. Czy pan nie chce powrotu Tuska? Nie ma takiej opcji? No nie. Ile było waler... Jak pan się żył wtedy? Marsz to był marsz. Ten marsz... Czy pan nie za tym marszem, co był ta spłomiona osób? W niedzielę był. To marsz... A jeszcze chciałem zapytać, skąd się drożyzna wzięła? Bo tu dużo osób mieszka na drożyznę. Przez kogo? Granatu? Drożyzna? Tak. Proszę pana, skutki były tak, inflacja to była przyczyną wojny w Ukrainie. Na świecie. No, także sytuacja była co ogólnie była na... Zmienił pan coś jeszcze tak w skrócie? Zmienił pan coś teraz w Polsce? Gospodarczo czy ekonomicznie? Ja uważam, że nie jest źle. Nie można narzekać. Nie ma co psuć. Dobra. A jak przyjdzie inny, to może zepsuć. Dziękuję. Czy 800 plus to dobry pomysł? Niezależna od tego. No, podejrzewam, że raczej tak. Wszystkim dawać? No nie mam zdania. Nie powiększy to inflacji? No też nie wiem, nie mam zdania, nie jestem ekonomistą. A powinna być trzecia kadencja PiS-u, jak pani, jest pani zarządem, czy jak to wygląda? No raczej uważam, że powinna być kontynuacja rządu. Czy panią przekonują? No po prostu przekonanie, to co się obecnie dzieje, a nie ma programu opozycja. I ze względu na to pani... jestem za tym, co jest obecnie. Na przykład Platforma nie ma programu według pani? Moim zdaniem nie ma. Po prostu nie przedstawia go. Protesty... Jak pani ocenia protest ostatni w Warszawie? Nie podoba mi się. Pół miliona osób było. No mówią, że 150. Ale gdzie, no, nie, no.